W dzisiejszym filmie pokażemy Wam Park Narodowy Krka w Chorwacji. Będziemy nad pięknym wodospadem Skradiński Bóg. Opowiemy także o tajemnicach, jakie skrywa wyspa Wisowac. Zwiedzanie zaczynamy od miejscowości Lozowac. Wykupujemy bilety. Przy wejściu znajduje się bezpłatny parking. Wsiadamy do autobusu, który w ciągu 15 minut dowiezie nas do początku trasy. Park Narodowy Krka powstał w 1985 roku. Krka to rzeka uważana za najpiękniejszą w Chorwacji. Park obejmuje łącznie ponad 109 km kwadratowych pięknego terenu, który uchodzi za skarbnicę fauny i flory. Miejsce to oferuje nie tylko piękne wodospady, ale też soczystą zieleń bujnej roślinności oraz dobrze przygotowane drewniane ścieżki wijące się pomiędzy wodnymi kaskadami i jeziorami. To wymarzone miejsce na chwilę wytchnienia od promieni dalmatyńskiego słońca, które tak hojnie obdarza wybrzeże Adriatyku. Wszystkie wody rzeki Krka spływają do celu naszej wędrówki. Mini kaskady tworzą mini wodospadziki, gdzie woda przyspiesza, a nurt staje się wartki. Stwierdzono tu występowanie ponad 200 gatunków ptaków, 20 gatunków ryb i ponad 850 gatunków roślin. Żyje tu m.in. pstrąg potokowy, tęczowy i marmurkowy, łosoś adriatycki, zdręga, brzanka bałkańska, kleń, jelec adriatycki, lin i węgorz. Ciekawym przypadkiem jest występowanie w wodach parku gambuzji pospolitej. Ryba ta została sprowadzona do Europy ze Stanów Zjednoczonych. Jej introdukcja miała na celu walkę z malarią. Gatunek ten zjada bardzo duże ilości larw i poczwarek komarów. Rezyduje tu 46 gatunków ssaków, z których aż 23 umieszczono w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych w Chorwacji. 4 z nich mają status zagrożenia wyginięciem w skali całej Europy. Przejście kładki z krótkimi przystojami na zrobienie zdjęć zajmie około 2 godzin. Największą atrakcją są wodospady. Na całym obszarze znajdziemy ich 7. Jednym z najsłynniejszych i najczęściej fotografowanych jest Skradiński Bóg. Jest wizytówką całego Parku Narodowego. Jego wizerunek figuruje na większości widokówek i folderów reklamowych. Spotykają się tu wody dwóch rzek, Krki i Dzikoli, które spływają po 17 kaskadach o łącznej długości 800 metrów. Wiek trawertynu wodospadu Skradiński Bóg szacowany jest na około 7000 lat. Z uwagi na ciągły proces tworzenia nowych form i przyrastania około 3 mm rocznie, nazywany jest on żyjącym trawertynem. W okolicy Skradińskiego Bóku stoją odnowione młyny wodne z XIII wieku. Mieliły one zboże dla całego wybrzeża Adriatyku przez setki lat. Na wodospadzie Skradiński Bóg znajdują się pozostałości po pierwszej w Europie elektrowni wodnej, wytwarzającej prąd dla Szibenika, która została uruchomiona w 1895 roku, 2 dni po elektrowni wodnej Nikoli Tesli na wodospadach rzeki Niagary w Stanach Zjednoczonych.
Dzięki temu osiągnięciu Szibenik zaopatrywano w elektryczność wcześniej niż Wiedeń, Budapeszt, Rzym czy Londyn. Jeszcze jakiś czas temu dodatkową atrakcją była możliwość zanurzenia się w turkusowej wodzie wodospadu. Od 2021 roku wprowadzony został jednak całkowity zakaz kąpieli w wodospadach. Jeżeli chcemy w Kyrka spędzić więcej czasu, atrakcyjnym pomysłem będzie wycieczka statkiem w górę rzeki. Po obejściu wodospadów potrzeba jeszcze około 20 minut na dojście do przystani, z której odpływają statki. Należy o tym pamiętać. Park Narodowy Kyrka to nie tylko wodospady, ale również urokliwe jezioro Wisowac. Położone w środkowej jego części jest szczególnie popularne wśród turystów w okresie letnim. Organizowane są dwugodzinne rejsy statkiem. Wycieczki po jeziorze obejmują nie tylko rejs po wodach przepięknego akwenu, ale również wizytę na wyspie Wisowac. Wyspa znajduje się na środku jeziora, na której w XV wieku wzniesiony został przez franciszkanów klasztor i kościół. Pierwsza wzmianka o wyspie w źródłach historycznych pochodzi z 1345 roku, natomiast nazwa Wisowac pojawiła się w dokumentach dopiero 100 lat później, kiedy przybyli tu franciszkanie z Bośni, którzy według legendy przywieźli na wyspę obraz Matki Bożej. Nie zachował się on jednak w oryginale. Przetrwała natomiast tradycja obchodów Dnia Matki Bożej w okresie od 2 do 15 sierpnia. Wyspa rozrastała się na przestrzeni lat. Dzisiaj ma około 200 metrów długości i 150 metrów szerokości. Mnisi dostarczyli tu ziemię, posadzili rośliny, przeobrażając dawną skałę nie do poznania. Klasztor posiada interesujące kolekcje kościelnych insygniów oraz bogatą bibliotekę z wartościowymi księgami, który obejmuje wiele rzadkich rękopisów i cennych manuskryptów. Do obejrzenia udostępnione są zbiory archeologiczne, szaty i naczynia liturgiczne. Klasztor franciszkanów i kościół zlokalizowany w przepięknej scenerii od wieków jest celem pielgrzymek z całego świata. Pod względem położenia budowle sakralne są wyjątkowe. Podczas burzliwej historii Chorwacji wyspa odgrywała ogromną rolę w świadomości ludzi i jest jednym z najważniejszych symboli tego kraju. Dookoła panuje zadziwiająca cisza i spokój. Park Narodowy Kyrka to miejsce warte odwiedzenia, dedykowane każdemu, kto chce poznać piękno chorwackiej przyrody oraz kultury. Nie jest on może tak popularny jak jego starszy brat, Park Narodowy Jezior Plitwickich, ale z pewnością równie piękny i zachwycający. Zdecydowanie polecam.